Mateusz, teraz ty. Teraz ja. No liczę na ciebie, że się uda. Dam się wszystko. Postaram się, tak. No i w to wierzę, i że będzie ogień. Dzięki wielkie. Powodzenia. No, to jestem w półfinale, bardzo się z tego cieszę. Mateusz Karbowy, on idzie po nas wszystkich. Juras, na szczęście jesteś, obronisz mnie. W tej chwili jestem taki jeszcze troszeczkę wychillowany, chociaż już czuję takie nagromadzające się napięcie. Tam jest skupienie, ale też widać stres na twarzy. I nastawię tą energię, która by mnie będzie płynęła na to, żeby rozwalić po prostu system i zrobić swoją robotę. Jest na pewno presja, którą trzeba dźwigać. To nie pomoże przy tej przeszkodzie. Tempem Mateusz Karbowy. Na pewno jeden z tych gości, którzy mogą wygrać finał. Ale żeby tam się znaleźć, musi się śpieszyć. Ale idzie jak burza. Ale już jest na czwartej przeszkodzie Mateusz Karbowy. On pierwsze trzy pokonał błyskawicznie. Ten drążek zawieszony. Mateusz Karbowy, teraz najważniejszy moment. Jak to przejdzie, to na pewno pokona ten tor. I trzyma! Spokojnie! Znakomity czas, 35 sekund na tę chwilę Karbowego. Szybciutko do komina. Trzeba strącić Marcina Panota, który ma minutę 10. 46, 7, 8 sekund. Zrobi to Mateusz Karbowy. Mamy lidera. Równo 50 sekund. To czas Mateusza Karbowego i Mateusz może już świętować awans do wielkiego finału. A Marcin Banot zawiedziony. Mateusz Karbowy, zapamiętajcie to nazwisko, bo ono na pewno pojawi się w finale. Gratuluję! Udało się, miałem presję czasu, także były większe emocje, ale było prześwietnie, bawiłem się super. Wiesz, jaki miałeś czas? Nie mam pojęcia. 50 sekund. Naprawdę? Tak! Wielkie brawa! 5 przeszkód, 50 sekund! A Karolina, cieszysz się, że mamy już pierwszą czwórkę finalistów? Oczywiście, że się cieszę. Jeszcze mi się ręce trzęsą z podekscytowania. Prezenty rozdane. A oto pierwsza czwórka finalistów. Chłopaki, jak jest? Nic założyło! Niemożliwe nie istnieje!